wszystko, co nam potrzeba, to jest przede mną, czyli przymiar, prosta sprawa, nożyk, no jakiś przymiar, żeby równo taką płytę przyciąć, no i sama płyta ze styroduru. Przede wszystkim, co robimy, obcinamy zakładki boczne takiej płyty, no i spróbujemy tą płytę pociąć potem na odpowiednie paski. Żeby zbudować dwa domki, potrzebne nam są trzy takie płyty. Jedną z nich tniemy na paski, które będą stanowić ścianki boczne, i dwie kolejne płyty po obcięciu zakładek, płyta na pół, i to jest całość pracy. Jedna z nich będzie podłogą, jedna z nich będzie dachem domku. A teraz przystępujemy już do montażu pierwszego z tych domków. Do tego celu potrzebna jest wkrętarka, kilka śrub do łączenia. Spróbujemy to teraz połączyć. Podłoga oraz dach i ścianki boczne. Trzy elementy długie, dwa elementy krótkie. 12 cm to jest odpowiedniej szerokości wejście dla jeża. No i pozostaje jeszcze tylko dach i okrycie. Tutaj dobrze jest ten nasz dach jeszcze okryć ewentualnie jakimś materiałem takim, który amortyzuje gradobicie. No i to, jak chodzi o sam montaż, to jest wszystko.